Nadzieja umiera jako ostatnia, ale tę niestety straciliśmy. Dzisiaj, 22 sierpnia 2019 roku, poinformowano o śmierci Piotra Woźniaka-Staraka, producenta filmowego. Piotr zaginął kilka dni temu na jeziorze Kisajno, po tym jak wypadł ze swojej łodzi. Nie był celebrytą, nie był osobą z pierwszych stron gazet, ale był jedną z najważniejszych postaci w polskim współczesnym kinie. O tym dokładnie, kim był, dzisiaj Wam opowiem. Piotr był pasierbem Jerzego Staraka, multimilionera, potentata na rynku farmacji. Ale mimo, że wychował się w bogatej rodzinie, mimo, że na wszystko było go stać, wcale nie miał tak prosto i wcale nie wybrał tej najłatwiejszej drogi. Zawsze wiedział, że nie chce iść śladami swojego ojczyma, że dla niego najważniejsze jest kino. Szkołę średnią ukończył w Szwajcarii. Potem w Bostonie studiował reklamę i komunikację, a w Nowym Jorku design. Wydawałoby się, że nie są to przedmioty, kierunki bezpośrednio związane z kinematografią, ale on jednak kochał film, a podobno rozkochał go w nim reżyser Janusz Morgenstern. Ale początki w zawodzie wcale dla Piotra nie były takie łatwe. No bo wiadomo, że jako producent filmowy musi zebrać pieniądze na film. No i wszyscy mówili mu: słuchaj, no przecież masz ojczyma bogatego, my tutaj w ogóle będziemy partycypować w tych filmach. On jednak uparł się, że zrobi to samodzielnie i udało mu się. Jego filmy były prawdziwymi wydarzeniami. Bogowie czy też Sztuka kochania, czyli historia życia Michaliny Wisłockiej, zdobywały nagrody na największych festiwalach filmowych. Bogowie to 7 statuetek Orła i 11 nagród podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A Piotr miał w tym ogromny udział, ponieważ jako producent wykonawczy nie był bierny, nie zbierał wyłącznie pieniędzy na swoje filmy, ale cały czas obecny był na planie i wszystko nadzorował. On mówił, że nie pozwala swoim reżyserom na wielką swobodę, ponieważ ma wizję filmu i ta wizja musi być zrealizowana. Przed laty Piotr był związany z Alicją Bachledą-Curuś. Łączyła ich miłość do kina, między innymi. To był naprawdę gorący, piękny związek, który zakończył się w 2005 roku i podobno Piotr bardzo przeżył to rozstanie. Przyszła żona Agnieszka oczarowała go swoją osobowością. Powiedział, że kiedy ją poznał, od razu wiedział, że będzie jego partnerką. I zaprosił ją na randkę. A ona powiedziała: słuchaj, ja się z tobą umówię, ale jakoś tak pod koniec miesiąca. Potem wspominała, że bardzo cieszy ją, że ożenił się z nią, mimo tego, że jest tak bardzo zapracowana i ma tak mało czasu. Piotr w jednym z wywiadów mówił, że łączy ich to, że oboje są szaleni i mają szalone pomysły i potrafią je realizować. Chodzi tutaj o pewnego rodzaju spontaniczność. Poza tym mieli ogromny szacunek do swojej pracy. Agnieszka podziwiała Piotra, Piotr podziwiał Agnieszkę. Piotr oświadczył się Agnieszce podczas balu TVN w 2015 roku, a kilka miesięcy później wzięli przepiękny ślub w Wenecji. Choć byli do siebie bardzo podobni, wiele rzeczy też ich różniło. Agnieszka mówiła, że jako jedynaczka jest trochę introwertyczką. On za to uwielbiał mieć wokół siebie dużo ludzi, prowadzić otwarty dom i przekonał ją do tego, że tak jest fajnie żyć. Ostatnie wspólne dni również spędzili w dużym towarzystwie. Za kilka dni, 27 sierpnia, mieli obchodzić 3. rocznicę ślubu. To był taki ich dobry czas. Ja kilka dni temu widziałam ich na imprezie afterparty po koncercie, który prowadziła Agnieszka podczas festiwalu w Sopocie. Bawili się świetnie, wyglądali na szczęśliwych. Nikt nawet nie przypuszczał, że kolejne dni będą takie tragiczne. W jednym z wywiadów Piotr porównał swoją pracę do podróży morskim statkiem. Powiedział, że praca producenta polega na tym, że mimo tego, że czasem łódź się chyli, trzeba ekipę i swój film doprowadzić do właściwego portu. Jego ostatnim portem będzie Gdynia, gdzie na festiwalu w konkursie wystartuje jego najnowszy film Ukryta gra. Szkoda, że jego ostatnia podróż skończyła się inaczej.